Witam Was w moim różowym królestwie. Uwielbiam kolor różowy, uwielbiam panterkę, uwielbiam zeberkę. Uwielbiam się po prostu malować, uwielbiam dobrze wyglądać. Wygląd jest dla mnie zajebiście ważny. Już chcę jechać. Wchodzę do drugiego sezonu, jest normalnie kozak i ostro i w ogóle i będzie się działo. Come on. Zmieniało się bardzo dużo. Z czarnego zrobiłam się w końcu blondynką. Poprawiałam sobie usta, ale to też tak nie za dużo. Nie chciałabym być spompowana, jakby mi ktoś po prostu nastukał. Zrobiłam sobie uszy, też miałam zajebisty kompleks. Uszy odstawały, teraz już są piękne, eleganckie. Od ostatniego sezonu zmieniło się to, że byłam w związku, który niestety się zakończył. A tak ogólnie to wszystko dobrze. Jadę do swojego ulubionego salonu kosmetycznego. W weekendami sobie imprezuję, w środku tygodnia gdzieś tam jakieś zabiegi. Robić znowu coś z cypłudzią. Jestem uzależniona od wszelkiego rodzaju wypełniania twarzy. Uzależniona niesamowicie. To jest taki fajny klimat, jak się wychodzi po i się jest takim pięknym, ładnym, gładkim. Mam inny kolor włosów i jeszcze więcej kwasu. No i taka stałam się trochę bardziej elegancka chyba, co? Złoć te kolana! A co, rozpraszam cię? Bądź damą! Teraz masz rację. Tak, zmieniam się. Tak. Nadal jestem wolna. Tak jak byłam. Lubię go bardzo i tak dalej, ale to jest... Tak. Po Teneryfie związek z użytkownikiem Brzydal się rozpłynął, rozszedł się. Czyli nie mogę powiedzieć, że to jest błąd, bo to jest bardzo fajny facet. Złamałaś mi serce! Ale to nie było... To nie było dla mnie. Brzydal to jest taka ciapcia. Wiesz, ja mu życzę powodzenia i tak dalej, no. Taki siusiuś taki, a ja właśnie potrzebuję takiego faceta, takiego... Właśnie tak. I nadal jestem wolna i do wzięcia.